Hej, dzisiaj robię test podkładu Lovely Camouflage Foundation Matte and Full Coverage. Ja mam w odcieniu numer 3 Ivory. To będzie test, nie pierwsze wrażenie, ale test całodniowy. Ja już go raz miałam na sobie w filmiku z Gochą. Tam możecie zobaczyć, jak on wyglądał w takim makijażu wieczorowym. Dzisiaj będzie makijaż dzienny, ale postaram się właśnie mieć go na sobie mniej więcej 8-10 godzin, tak żeby porządnie go przetestować i żebyście mogły też zobaczyć, jak on się utrzymuje, ponieważ wiem, że krycie ma naprawdę niezłe. Z tyłu na opakowaniu jest krótka adnotacja. Podkład do twarzy o wysokim stopniu krycia pozostawia skórę idealnie gładką i matową przez wiele godzin. Bardzo lekka formuła zapewnia efekt nieskazitelnej cery. I co ważne, bo ten podkład na stronie wizaż.pl jest dodatkowa jeszcze informacja, że jest niekomadoganny, czyli nie zapycha porów. Dla mnie jest to bardzo, bardzo istotna informacja, jeżeli chodzi w ogóle o podkłady, ponieważ ja właśnie szukam takich formuł, które nie będą zapychały porów, bo moja cera ma z tym problem. Więc tak, no to jest ważne. Cena tego podkładu już Wam mówię. Około 20 kilku złotych. 22,99 jest na stronie wizaż.pl i chyba też za taką kwotę kupiłam go w Rossmanie. Jak już mówiłam, ja mam go w odcieniu 3 Ivory i on, słuchajcie, ja mam wrażenie, w ogóle to jest takie trochę dziwne wrażenie, że on nie ciemnieje, a jaśnieje, bo tutaj na ręku wydaje mi się być po prostu idealnym podkładem, idealny kolor, natomiast później po rozłożeniu na twarz coś dziwnego się dzieje i mam wrażenie, że on po prostu jest jaśniejszy. Moje ulubione gąbki z Kiehl's i nakładam. Na twarz mam moją standardową pielęgnację, czyli krem nawilżający na dzień. On ma zapach takich delikatnych perfum. Takie mam wrażenie. Nałożyłam jedną cienką warstwę, bo wiem, że z tym podkładem można przesadzić. W tym wcześniejszym makijażu po prostu nakładałam tak jak zwykły podkład. No i naprawdę można zrobić sobie efekt maski, bo ten podkład no, ma moc, więc naprawdę trzeba uważać z ilością. I tak powiem Wam szczerze, że jak nakładałam go pierwszy raz, to nie do końca mi się spodobał, ale właśnie być może dlatego, że nałożyłam go zbyt dużo i później ciężko było mi to rozblendować. I zrobiłam ten sam błąd, którego zawsze przestrzegam, żeby nakładać właśnie cienkimi warstwami. A ja nałożyłam jedną grubszą i po prostu no, nie wyglądało to zbyt dobrze. Teraz postaram się właśnie zrobić to cienkimi warstwami. I też ważne, jak nałożyłam go faktycznie jedną grubszą warstwą w tym makijażu wieczorowym, no to nie utrzymał się wcale długo. I fakt, ja go też tam nie przypudrowałam, ponieważ miałam wrażenie, że on jest tak matowy, że ja już pudru nie potrzebuję. Ale po, nie wiem, 2-3 godzinach on mi zaczął się ślizgać na twarzy i po prostu zaczął zjeżdżać. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko i tak on potrzebuje przypudrowania. No zobaczymy. Teraz zmienię technikę i właśnie nałożę go małymi porcjami i jeszcze przypudruję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jedna cienka warstwa na tej połowie. No, wygląda to dość naturalnie, natomiast krycie nie jest jakieś oszałamiające na razie. Przebijają mi jeszcze tutaj jakieś drobne zmiany. Tutaj tak samo na czole, tutaj koło nosa też mam jakąś kropkę, której jeszcze nie przykrył. Taka sama porcja na drugi policzek i później dołożę jeszcze jedną warstwę. Jednak odbija trochę światła, tutaj widzicie? Bardzo fajnie, że szybciutko się rozkłada na twarzy, nie tworzy żadnych plam. Ładnie się rozciera, ładnie się blenduje. Tutaj jakby nie mam na co narzekać, jeżeli w ogóle chodzi o aplikację tego podkładu. Kolor też ma bardzo przyjemny, taki beżowo-żółty, więc jest ok. Natomiast z kolorystyką nie poszaleli, bo tam są tylko 4 odcienie i z tego co sprawdzałam, to jedynie ta Ivory właśnie pasowała mniej więcej tak do mnie. Bo albo były bardzo, bardzo jasne, albo już były zbyt ciemne. No, na razie nie wygląda to źle. Wygląda to na pewno lepiej, niż nakładałam ten podkład właśnie w makijażu wieczorowym, bo to, tak jak mówię, zbyt gruba warstwa po prostu naraz. Ja się nie spodziewałam takiego krycia. No i trochę ten podkład mnie pokonał w tym makijażu. Takie mam osobiste wrażenie. Natomiast teraz właśnie dlatego chciałam zrobić ten test, żeby podejść do niego jeszcze raz na spokojnie i faktycznie zobaczyć, jak on wygląda, bo to, że on super kryje, to ja już wiem, natomiast w tym momencie najbardziej mnie interesuje jeszcze jego trwałość, bo jeżeli to będzie super kryjący podkład,
super trwałością, który naprawdę nie będzie nam zjeżdżał przez cały dzień, będzie się pięknie utrzymywał, no to myślę, że to będzie podkład idealny właśnie dla osób, które mają cerę mieszaną, cerę taką, wiecie, trądzikową, duża ilość zmian, która wytwarza spore ilości sebum. No i jeżeli faktycznie ten podkład będzie się utrzymywał kilka ładnych godzin, bo chociaż tyle od niego wymagam, tak powiedzmy 6-8 godzin trwałości. I jadę teraz z drugą warstwą, zobaczymy, jak będzie się... On, słuchajcie, jeszcze nie zastygł. Czyli to nie jest taki super zastygający podkład. No, grycie ma porządne, ale też w dalszym ciągu odbija światło. Więc nie wiem, jak to z tym jego matem będzie. Poczekamy, damy jeszcze mu chwilę, może on zastygnie. Na pewno można to okrycie budować i to jest dobra informacja, bo pomimo, że on nie zastyga na taki suchy mat, to można dołożyć kolejną warstwę i dobudować sobie to krycie, co jest naprawdę dobrą informacją dla osób, które mają właśnie dużo zmian trądzikowych, czy jakieś może przebarwienia. Nie wszyscy potrzebujemy 100% krycia, niektórzy potrzebują to krycie nieco mniejsze, ale producent tutaj pisze, że jest to podkład matujący, że jest to mat and full coverage, więc ja tego matu tutaj też będę po prostu oczekiwała. Dobra, dosyć klepania, czas na korektor. Nałożę korektor pod oczy Eveline, to jest ostatnio mój ulubiony korektor Liquid Camouflage, ja mam w odcieniu 2. Nakładałam też ostatnio właśnie ten zestaw podkład z Lovely i ten korektor i bardzo fajnie sobie poradziły te dwa kosmetyki. Nic tutaj się nie pogryzło, bardzo fajnie oba produkty ze sobą współpracują, a w ogóle ja tym korektorem i tak jestem zachwycona za każdym razem, jak go nakładam. Naprawdę bardzo ładnie wygląda pod okiem. Na górną powiekę nałożę kamuflaż, liquid kamuflaż, również z Lovely. Zobaczcie, to wygląda w ten sposób, tak jakby to była jedna seria. Natomiast ja nie jestem fanką tego korektora pod oczy, bo on jak dla mnie za mocno zastyga. Ja teraz dokończę makijaż, nałożę puder, róż, oświetlacz, bronzer. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozkładało na twarzy. Oczywiście zrobię Wam zbliżenie przy oknie, żebyście też mogły wszystko z bliska zobaczyć, więc widzimy się za chwilę. Ok, słuchajcie, jestem z powrotem. Pracowałam się z tym podkładem całkiem fajnie. Bardzo ładnie się rozkłada na twarzy, nie tworzy plam, smug. Współpracuję z Beauty Blenderem, z gąbeczką, bardzo, bardzo w porządku. Nie pracowałam pędzlem, bo ta konsystencja jest dosyć gęsta. Ja nie lubię takimi konsystencjami pracować z pędzlem. Mam wrażenie, że ta warstwa po prostu jest za gruba. Jeżeli chodzi o krycie, to faktycznie kryje bardzo ładnie. Po pierwszej warstwie przykrył praktycznie wszystko, zostały jakieś takie delikatne pryszczyki, jakieś takie, wiecie, krostki, które przebijały, no to dołożyłam drugą warstwę, ale dołożyłam ją już na całą twarz, żeby faktycznie zobaczyć, jak to krycie się buduje na całej twarzy. Co ważne, on nie zastyga na zupełny mat. Odbija jeszcze światło, gdzieś tam widać, że faktycznie ten mat nie jest do końca utrzymany. Co może być ważne przy cerach mieszanych i tłustych, że jednak faktycznie on nie zastyga i musiałam użyć sporej ilości pudru, bo mając w pamięci ten mój pierwszy raz z tym podkładem, gdzie po kilku godzinach po prostu on mi zaczął zjeżdżać, ja wiedziałam, że ten podkład potrzebuje dużej ilości pudru, więc użyłam pudru ryżowego z Paeza na całą twarz, natomiast okolice oczu przypudrowałam pudrem z Dr. Irene Eris, to jest taki bardzo miałki puder w odcieniu lekkiego różu, super sprawdza się pod oczy. Zobaczymy, czy to kombo dźwignie ciężar tego makijażu i utrzyma się powiedzmy kilka godzin. Naprawdę mam szczerą nadzieję, że 8 godzin, 6-8 godzin ten podkład wytrzyma w nienaruszonym stanie. Nie będę go fiksowała, zobaczymy, jak będzie wyglądał po prostu przypudrowany pudrem ryżowym. Ja teraz idę do okna, żeby zrobić Wam zbliżenie, żebyście mogły zobaczyć dokładnie, jak ten podkład wygląda na twarzy z różem rozświetlaczem, już przypudrowany. A my widzimy się za kilka godzin, 6-8, no zobaczymy, mam nadzieję, jak najdłużej będę trzymała ten podkład na twarzy, natomiast no już będzie ciemno, więc nie będę w stanie zrobić Wam zbliżenia przy oknie, natomiast opowiem Wam wszystko, jak to będzie wyglądało. Widzimy się już za kilka godzin, pa! From
Jest godzina 19:43, minęło ponad 8 godzin, bo właśnie sobie uzmysłowiłam, nie powiedziałam Wam, o której nagrywałam początek. Była to godzina 10, wiem dokładnie, zasiadłam przed kamerą o godzinie 9:30, dzisiaj jest niedziela, a zaraz potem wyjechaliśmy na targi, więc dokładnie wiem, o której nagrywałam. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale nie oszukuję Was, minęło ponad 8 godzin. No ale zresztą to widać też po jakby uszczerbku tego makijażu, że faktycznie on już sporo dzisiaj przeszedł. No i nie dźwignął tego matu, słuchajcie, nie dźwignął, o ile do krycia w ogóle absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, podkład naprawdę cudownie kryje, o tyle ten mat i tutaj no będę się czepiała, bo wyraźnie jest napisane, że jest to podkład matujący. Nie jest najgorzej, natomiast też przyczepię się do jednej rzeczy, w zasadzie do, o kurczę, mam lusterko ze zbliżeniem, to powiem Wam dokładnie jak jest, patrzyłam w lusterko takie, wiecie, zwykłe, wydawało mi się, że jest lepiej, ale teraz jak patrzę na zbliżenie, no to tutaj moje te dwie rzeczy, które zazwyczaj kuleją, dzisiaj kuleją również, czyli okolica nosa i broda. Totalnie się starły. O tyle, o ile kryje super. I naprawdę tutaj nie będę się przyczepiała, bo naprawdę ten podkład kryje rewelacyjnie po jednej warstwie. Już wygląda dobrze, ale po dwóch przykryje wszystko. I wygląda dość naturalnie. Zrobiłam Wam zbliżenia i wydaje mi się, że to naprawdę w kamerze było widać, że ten podkład wygląda dość naturalnie. Nie było takiego widocznego efektu maski. O tyle mam zastrzeżenie co do jego matu. I muszę Wam powiedzieć tak, że policzki spoko, naprawdę bardzo ładnie wyglądają, się tutaj nie będę czepiała, nie zgromadził się w liniach zmarszczek, tutaj wszystko jest ok. Na czole również, tutaj nic nie widzę, żeby się pogromadziło, natomiast już się trochę tutaj błyszczę. Najgorzej wygląda jednak tutaj ta strefa i z nią mam najwięcej zawsze problemów i tutaj po prostu ten podkład no nie dał sobie rady. Starł się z nosa, starł się z okolicy nosa, starł się tutaj z brody, a naprawdę tutaj na brodę to już nałożyłam tyle pudru, że byłam przekonana, że tego nic nie ruszy, no aż szczególnie podkładu matującego. Niestety ześliznął się tutaj z brody, ześliznął się z nosa i błyszczy się cała tutaj strefa. No, nie no, z czoła, słuchajcie, on wjeżdża. Jak tylko pod palcem sobie przejadę, to on bardzo ładnie się smuży. Także myślę, że ten podkład może nie dźwignąć takich ekstremalnie tłustych cer, tłustych skór, które wytwarzają dużo sebum. Ja mam skórę mieszaną, to nie jest ekstremalnie tłusta i użyłam naprawdę sporej ilości pudru różowego, pudru matującego. I tutaj, wiecie, nie jest tak dobrze, jakbym chciała, żeby było. I to wszystko, moi kochani. Oczywiście, jeżeli spodobał Wam się ten test, to zostawcie łapkę w górę. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia. Buziaki!